pan, co tam z tym objazdem? Gdzie teraz? No, muszę się wrócić do Szczytna. I co? A gdzie pan chciał jechać? Do Wielbarka. I co? Przez jak teraz? Przez, no, z powrotem do Szczytna i trzeba objeżdżać, nie? Ale jak pan uważa, dobrze było oznaczone to, czy nie? Wszystko. Ja widziałem przed Szczytnym skreślony znak, bo wcześniej oglądałem ten zakaz, że tu zamknięta droga niby jest, ale niestety, no, przekreślone było i jadę, nie? Na pamięć. Na pamięć. Tutaj wcześniej nic nie widziałem, żeby tutaj chociaż było gdzieś za Szczytnym kawałek, że droga jest zamknięta tutaj, to by człowiek nie jechał, nie? By zawrócił już tam gdzieś, a tak to no, niestety. Można by było lepiej oznaczyć. Można by było lepiej, ale niestety. Jest jak jest. Trzeba nadrabiać kilometry. Trzeba nadrabiać kilometry, niestety. W kierunku Olsztyna, Olsztyn Jedwabno. Następnie skręci pan na Jedwabno. Informacja, jak to wygląda? Tragedia, nie ma żadnej informacji. Ale podobno jest oznaczone na znakach. Ja tam już nic nie widziałem. Tylko ograniczenie prędkości tutaj. Nie ma żadnej informacji. Tutaj pan właśnie stąd twierdzi, tutaj to jest właśnie był sznur samochodów przed tak? chwilą. I on twierdził, że wszystko jest idealnie oznaczone, że dziwi się, że nic, po prostu błądzi. Nic nie jest oznaczone, ja nic nie widziałem po drodze. Tylko tutaj widać kilka znaków ograniczenia prędkości. I pan jest mieszkańcem naszego powiatu. Tak, oczywiście. Ze Szczytna. Jadę do Wielbarka i teraz nie wiem, jak się mam dostać do Wielbarka. Podobno...